Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Marcel Surowiak przed pierwszym treningiem z zespołem Polonii Marcinki Kępno. Z dużymi nadziejami podchodzisz i pasją do tej pracy tutaj w Kępnie. Z nadziejami to zobaczymy, jak to będzie wyglądało po sezonie. Także ja myślę, że tutaj jest zespół, który mam potencjał przede wszystkim i gdzieś tam myślę, że nie zasługuję na to miejsce, które jest aktualnie w tabeli. Jeżeli chodzi o pasję, to wiadomo, całe życie człowiek gdzieś tam w tą piłkę grał, kopał i gdzieś tam wiąże przyszłość też jako trener. Także zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Na pewno zanim zgodziłeś się zostać trenerem Polonii Kępno, no to zaczerpnąłeś trochę wiedzy na temat tego zespołu i wiesz, czego tutaj najbardziej brakowało, w czym bolączka, że tak niska lokata w tabeli. No na pewno gdzieś tam, jeżeli chodzi o wywiad środowiskowy, zrobiłem. Tych ludzi, którzy tutaj znam, po części zawodników, po części tych kibiców, powiedzmy tą otoczkę tam wokół klubu, która się znajduje, pytałem, co się dzieje, dlaczego taki zespół zajmuje takie miejsce w tabeli. Oczywiście nie mnie oceniać poprzednich szkoleniowców, bo każdy ma swój warsztat, każdy swoje tam powiedzmy narzuca jakieś tam rzeczy w treningu czy w taktyce, także ja osobiście skupiam się na swojej pracy i myślę, że jest duża szansa, jeżeli zawodnicy do tego podejdą naprawdę bardzo mądrze, profesjonalnie, no to jest szansa, że spokojnie z tego dołka gdzieś tam wyjdziemy. Jesteś znany z tego, zresztą karierę zawodniczą, tak to polegało, że na zero z tyłu to jest przede wszystkim, a coś do przodu zawsze się kulnie, tak? Taka dewiza na ten sezon będzie? To znaczy, mi się tak wydaje, zespół się buduje od bramki, prawda? Od tyłu się buduje zespół, aczkolwiek wiadomo, zespół musi być jak jeden organ. Prawda jest to, że jeżeli nie stracimy bramki, no to zawsze ma się ten punkt, prawda? Ale zawsze się nie straci bramki, zawsze jest szansa z tą bramkę strzelić. Także jest jakieś tam, jest jakaś prawda w tym powiedzeniu i ja też jestem tego zdania, że zespół się buduje od tyłu, prawda? No, tym bardziej, że jesienią ta drużyna naprawdę dużo strzelała bramek. Nie można nie przywozić punktów, jeśli się strzela na przykład na wyjeździe 3 bramki i przegrywa mecz. No, w takich meczach należy punktować i to będzie kluczem do utrzymania. No takie mecze się zdarzają na pewno, jeżeli zespół strzela 3 bramki na wyjeździe, traci powiedzmy 5-6, no to gdzieś musi być ten błąd, musi tkwić problem, jeżeli chodzi o ten zespół. Ja widziałem tam parę meczy, parę skrótów, także wiem, na czym mam pracować i wiem, powiedzmy, co mam kosmetycznie poprawić, prawda? Bo jeżeli zespół dużo bramek strzela, no to wiadomo, ta ofensywa jest dosyć solidna. Jeżeli zespół traci dużo bramek, to znaczy, że gdzieś ta defensywa może kuleć, albo ewentualnie cały zespół źle pracuje w defensywie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sparingach, także wszystko przed nami będziemy trenować. No właśnie, rywale, trenerzy przeciwnych drużyn podkreślali zawsze po meczu z Polonią, że to był bardzo łatwy przeciwnik do rozszyfrowania, praktycznie nie grający schematami, prostą piłkę, nie mieli nigdy z nimi problemów. Nad tą taką ścianą tajną trzeba będzie też popracować chyba. No to na pewno jest takie przykre, że zespół nie ma swojego takiego powiedzmy stylu, tak? Tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie będę oceniał poprzednich szkoleniowców, nad czym oni pracowali, na czym bazowali. Ja mam dziś swój pomysł na ten zespół. Wiem, że zawodników mam naprawdę bardzo dobrych, jeżeli chodzi o wyszkolenie i techniczne i o gdzieś tam motorykę, także na pewno gdzieś tam jakieś 2-3 schematy w rozegraniu, w ofensywie, oczywiście w defensywie też będziemy mieli jakieś tam 2-3 schematy. Nie będzie to dużo schematów, ja jestem tego zdania, że lepiej zrobić 2 schematy solidnie, porządnie i konkretnie, niż mieć, nie wiem, tam 8 schematów i po części trenować jeden za drugim, także na pewno będę się starał, żeby ten zespół miał swój styl i na pewno ten zespół będzie ten styl narzucał w każdym razie. Najtrudniejsze będzie trafić z formą, bo tu nie może forma przyjść w połowie rundy, tylko tu trzeba już zacząć punktować w pierwszym meczu, bo tych spotkań jest mało, a żeby się utrzymać, to trzeba grać na poziomie tych czołowych zespołów, przynajmniej tak punktować, no, żeby myśleć realnie o utrzymaniu. No ja myślę, że od tego będą te sparingi. Od tego będą te sparingi, które dziś będziemy rozgrywać. Mamy 7 sparingów. Wiadomo, ten pierwszy sparing to jest taki wprowadzający, nie ma co ukrywać. Będą narzucone pewne rzeczy w tym pierwszym sparingu. Będę chciał zobaczyć, jak to będzie wyglądało z boku. Jakieś tam założenia będą,
aczkolwiek po tym sparingu już będę chciał wprowadzać pewne swoje elementy, które będziemy wdrażać już w pierwszym meczu. Także aktualnie mówię, to jest gdzieś tam treningi są na początku te dwa wprowadzające, a później zaczynamy już ciężką pracę. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.